raz pierwszy mieli kontakt z rynkiem kapitałowym przy okazji oferty PZU, przynajmniej część, jakaś znacząca część pozostanie na rynku i po prostu dołączy do grona inwestorów indywidualnych, którzy właściwie od początku giełdy byli bardzo ważnym czynnikiem sukcesu i powodzenia kolejnych projektów, które uruchamialiśmy. A kiedy WIG20 dla PZU? Dzisiaj, kiedy już znamy kurs, kiedy już znamy wartość rynkową, wartość giełdową spółki i wartość akcji będących w tak zwanym wolnym obiegu, możemy potwierdzić, że z całą pewnością PZU znajdzie się, zgodnie zresztą z wcześniejszym komunikatem, który sygnalizował wysokie prawdopodobieństwo, znajdzie się w WIG-u 20 17 maja, czyli w najbliższy poniedziałek.